Paragraf 1. Rada Dzielnicy Piątej Krałaża pozytywnie opiniuje wniosek o ustanowienie trwałego zarządu na zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 250-17 3 Krałaża na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 przy ulicy Zakątek 2 w Krakowie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Chodzi tutaj o to, żeby zmienił się lokator tego budynku. Było to dawniej liceum nr 31, tak? Teraz jest to zespół szkół specjalnych, więc te zmianami, które w tak zwanej krakowskiej ofercie edukacyjnej nastąpiły, bo teraz bardzo modne są te stwierdzenia, oferta przewozowa, oferta edukacyjna i trzeba dać prawo do rządu zaopiniować dla tego ofertę. Że w paragrafie pierwszym powinno być po ustanowieniu, nie ustawieniu. No tak, tak, to jest ta taka może jaka oprawka. Pytanie można. Ta szkoła specjalna gra się poprzednio mieściła. Kolejność na lewo. A w tej kamienicy, którą oni zwolnili, to co teraz jest? Jakaś szkoła prywatna. To była szkoła stara, budynek niedostosowany do potrzeb, głównie ze względu na sanitaria, których było zbyt mało, a także stołówka była gdzieś na przyziemiu, także jak tam przychodził sanepid, to wszyscy zamykali oczy. Czy teraz jak ona jest szkoła prywatna, to tam ten prywatny inwestor zainwestuje, czy miasto tam jeszcze odstawać? Prawdopodobnie ten prywatny na prywatny. Nie znam szczegółów, także nie chcę. Natomiast tutaj szkoła specjalna bardzo szybko się zadowoliła. Uruchomiła nieczystą stołówkę, która była edukacyjna. Pani dyrektor był bardzo prężną osobą. Gdzieś takie ogłoszenia. Nigdy w obszarze przechodził do głosowania. Kto ma się za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam bardzo. W sprawie uregulowania stanu prawnego terenu w gminie miejskiej Kraków, zwanego Wrocławia. Paragraf 1. Rada Dzielnicy Piątej Krałaża wnioskuje do prezydenta miasta Krakowa o uregulowanie stanu prawnego terenu gminy miejskiej Kraków stanowiących drogi wewnętrzne. Ulica Bytomska na całej długości drogi od ulicy Kazimierza Wielkiego, ulica Chocińska w odcinkach Aleja Kijowcza, ulica Nowolińska, ulica Chocińska 3, ulica Zatambie, i ulica Chocińska 1, budynek Czarnowiska 97. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Intencją było, aby stan prawny właśnie tych działek został na tyle uregulowany, żeby nie było później takich nieprawidłowości i takich jakichś dywagacji. Szczególnie chodzi o ulicę Bytomską, gdzie tam jest proponowana budowa. Natomiast stan prawny tej drogi nie jest uregulowany i teraz no po prostu jest to droga wewnętrzna. Jest ten przejazd taki pod blokiem, czy tam mogą wjeżdżać samochody, betoniarki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast status tych dróg, gdyby to zostało uregulowane, po prostu no, stanowiłoby takie narzędzie jakby, że nie wszystko można inwestorowi. I taki cel przyświecał, żeby właśnie uregulować tę sprawę. No. A kto jest właścicielem, przepraszam, tych dróg teraz? Osoba prywatna. Osoba prywatna. Osoba prywatna. I to są kobiety w całym świecie. Nigdy zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa, za przyjęcie. Proszę. Dziękuję. Ktoś przeciw? Kto jest wstrzymał się? Chcę nie obecnie. Dziękuję. Dyrektorze przy 17. Tak, dziękuję.
uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji do nadu budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w garażu podzielonym na 26.4, obręb Przyprowocza, budowa przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej na działce 26.4, obręb Przyprowocza, budowa sieci wodociągowej na działkach 526.1, 526.4, obręb 3 Przyprowocza, przebudowa wjazdu działki nr 714/5, obręb 4 Przyprowocza, przy ulicy Wacławickiej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 5 Krowodrza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działce nr 526/4, obręb 3 Krowodrza, budowa i przebudowa miejskiej sieci ciepłowniczej na działce 526/4, obręb 3 Krowodrza, budowa sieci wodociągowej na działkach 526/1/4, obręb 3 Krowodrza, przebudowa zjazdu z działki 714/5, obręb 4 Krowodrza, przy ulicy Racławickiej w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Negatywna opinia jest spowodowana tym, że wyżej wymieniona lokalizacja stanowi wnętrze kompleksu blokowego porośniętego wieloletnimi drzewami i krzewami. Spowodowałoby to pogorszenie warunków zamieszkania. Powierzchni biologicznej, pogorszenie warunków zamieszkania, zmniejszenie warunków zamieszkiwania lokatorów może? Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej. Ograniczenie dostępu do światła dziennego, pogorszenie jakości powietrza, zanieczyszczenie spalinami samochodów, sprzeczne z zasadami nowoczesnej urbanistyki, a także interesem społecznym. Więc tak, proszę Państwa, to jest sprawa już od lat sporna kwestia, gdzie już chyba ze dwie kadencje takie zapisy są. Jest przy ulicy Racławickiej numer 20, to jest na wysokości Mlynówki, jak się idzie do Mlynówki Królewskiej, niedaleko tej Mlynówki Królewskiej, jest taki w środku taka studnia między blokami. Tam w tym momencie są drzewa, tam są krzewy, tam ludzie, którzy naokoło mieszkają w blokach, mają ten kawałek zieleni. I najpierw spółdzielnia chyba mieszkaniowa Piast występowała wcześniej, a teraz po prostu no cały czas chcą tam coś budować. Są niesamowite protesty mieszkańców. Tak, no i w związku z tym nie możemy inaczej postąpić. Ta decyzja z komisji jest negatywna ze względu, bo to nie jest interes społeczny. Ludzie po prostu są przeciwni temu. To będzie zabierała ta budowa będzie zabrać światło i dlatego decyzja decyzją naszą jest. Nie ma racji bytu tam. Do tak nie ma tam w ogóle dojazdu. Tylko przez tą przełączkę. Tak, jest przewiązka taka i pod przewiązkiem trzeba przejeżdżać. Tu jest ta przewiązka, a tutaj jest skrzyżowanie ulicy Racławickiej z Królewską. A tutaj jest chyba to przeszkoda, prawda? Tak. Tu albo tu. Tutaj przed jest była seria Eskobar. Także to jest cała ta działka porośnięta pięknymi, dużymi wzrostami drzewami. A tam dalej jest Łocińska. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podjęcie się. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie się głosami uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie pokrycia.
terminu do ustalenia warunków zabudowy na inwestycji pod nazwą budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym na działce nr 192/40 Dobrze i infrastrukturą techniczną dodatkowo na części działki nr 258/45 Dobrze. Budowa wiadu z działki nr 258/45 Dobrze przy ulicy Kamińskiej 18 w Krakowie. Paragraf 1. Rada Dzielnicy Piątej Dobrze negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pod nazwą budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym na działce 192/45 Krowocza infrastrukturą techniczną dodatkowo na części działki nr 258/45 Krowocza budowa zjazdu z działki 252/8/45 Krowocza przy ulicy Prawnickiej 18 w Krakowie ze względu na zbyt dużą wysokość. Paragraf drugi. Maksymalna wysokość akceptowana przez Radę Dzielnicy wynosi 15 metrów. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, na tą lokalizację mamy dwa wnioski OWZ. Pierwszy to jest ten, o którym mówimy. I tak jak powiedziałam, trzymamy się jednej zasady niezmiennej, że nie chcemy, żeby w naszej dzielnicy była wysoka zabudowa, czyli akceptowalne jest to 5 kondygnacji, czyli 15 metrów. Natomiast tutaj przedstawiono nam 20, bodajże 3 metry wysokości, że 5 kondygnacji, ale 23 metry wysokości. Jest 6 kondygnacji. 6, tylko że znacząco zwiększona jest ich wysokość. Tak, w związku z tym wysokość całości jest ponad 20 metrów. Także że z tej przyczyny została negatywnie zaopiniowana ta opinia. Tutaj mamy ulicę Zbożową, a w dół dochodzimy do tych wideł z ulicą Brodnicką. I to jest ta działka. To jest jeszcze Brodnicka. Zbożowa, ona tam jakby zakręca. W lewo jest Zbożowa. Natomiast jak Państwo pamiętają, to tam są budyneczki takie zupełnie niewysokie. Takie można powiedzieć półkondygnacyjne, tam nawet w Łódź, prawda? Pamiętają Państwo. Tam mieszkanie raczej nie ma, prawda? Tam to jest taka przemysłowa. No i oczywiście cały szpital jest, on ma mniej więcej jak 3 kondygnacje, prawda? Wojskowe. Dlatego tutaj jest ta wysokość. Ja mam taką poprawkę, jakby połączyć paragraf pierwszy z drugim. Nie robić oddzielnego paragrafu dotyczącego wysokości. Tylko żeby to połączyć jednym paragrafem. Zwracam taką uwagę, że odnośnie tego, co Pan mówi, że tutaj osoby, które już przed chwilą czytali, to część tego paragrafu pierwszego i drugiego to jest jako uzasadnienie. Myśmy to jako uzasadnienie. Paragraf pierwszy powinien zrobić myśli, to znaczy nie wiem, czy chodzi, ale mógłby brzmieć tylko jako opinię się negatywnie, natomiast uzasadnienie. Z tym, że to uzasadnienie zawsze jest czytane, no ale nie, dlatego mówię, żeby była jakaś taka sensowność rozumieć, bo przedtem, żeśmy w paragrafie pierwszym napisali tylko negatywnie, a uzasadnienie było dosyć duże, natomiast teraz tutaj właśnie w paragrafie pierwszym również wkładamy uzasadnienie. Może tak być, tylko tak już macie jakoś jedno miejsce. Może wycofuję. Nie, może rzeczywiście zostawmy to w taki. Jako uzasadnienie. Jako uzasadnienie, bo tutaj wniosek jest, żeby to wprowadzić jako uzasadnienie. Żeby było tak, jak zwykle robimy, że podajemy uchwałę negatywną. Natomiast uzasadnienie piszemy dlaczego. Tutaj po prostu w paragrafie od razu podajemy jako uzasadnienie. Może tak zostać, bo tak na przyszłość. Ja nie zgłaszam wniosku. W takim razie ja koryguję ten wniosek. Chciałbym, aby żeby zlikwidować paragraf drugi i w całości umieścić w uzasadnieniu. Kto z Państwa? Proszę o podejście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się? Aha. Jeden sprzeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 15 głosach za, jeden przeciwny, jeden wstrzymujący, poprawka została przyjęta. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia?
takim razie chciałbym do głosowania całość, kto z Państwa jest za przyjęciem tego uchwały, proszę o wyjście. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Oczywiście tutaj paragraf, pozostaje się paragrafem drugi, to jest. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia budowy dla inwestycji samej. Tylko różnica jest dla budynku mieszkalnego i rodzinnego z usuwanym garażem oddzielnym. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Praworza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji budżetu dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami garażem podziemnym na działce 92 obręb 45 korboczy z konstrukturą techniczną dodatkowo na części działki 258 obręb 45 korbocza budową zjazdu z działki 258 obręb 45 korbocza przy ulicy Konickiej 18 w Krakowie ze względu na zbyt dużą wysokość i może od razu paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a uzasadnienie maksymalna wysokość akceptowana przez Radę Dzielnicy wynosi 15 metrów. Rozumiem, że była ta odpowiedź. Tak. Czy jakieś zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że się jednogłośnie śpi na stanowisku. Uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji Ochrony Zieleni w sprawie połączenia zadań powiązanych z portalem Modernizacja Budynków Jordanowskich oraz tworzenie dyrektywy Wiktoru wraz z małą architekturą na rok 2013. Paragraf pierwszy. Łączy się zadania powierzone na rok 2013 pod nazwą Modernizacja Ogródków Jordanowskich z zadaniem pod nazwą Tworzenie Zieleni Wiktoru wraz z małą architekturą. Paragraf drugi. W ramach zadań powierzonych na rok 2013 pod nazwą Modernizacja Ogródków Jordanowskich oraz tworzenie dzielniców i skrajów wraz z małą architekturą wydziela się środki na punkt pierwszy. Doposażenie terenu rekreacyjnego dla seniorów na Mielnicy Królewskiej. Punkt drugi. Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz dzielniców i skrajów. Punkt trzeci. Remont tych ogródków terenach zielonych według wskazań dzielnicy. Punkt czwarty. Remont ogrodzeń według wskazań dzielnicy. Punkt piąty. Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej. Punkt szósty. Montaż i remont elementów małej architektury. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. No, standardowo my łączymy zadania, żeby po prostu mieć większe pole manewru do działania tymi środkami. No i dosyć. Bardzo. I tu jest zgłoszeń, tak jak będzie przechodzić do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się? Dziękuję. Stwierdzam, że jedna głosowanie została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji Kultury w sprawie zadań powierzonych na rok 2013 pod nazwą Lokalne wydarzenia wydarzenie. I teraz tak? Tak, to wydarzenie ma wojna. Tak. Paragraf pierwszy. Przyznane środki na zadania powierzone z dziedziny lokalne wydarzenie kulturalne. Znaczy ja rozumiem, że tytuł jest taki w budżecie wydarzenia. W roku 2013 w kwocie 17 850 zł przeznacza się w całości na imprezę pod nazwą Piknik Krowoderski. Realizatorem zadania będzie MDK Dom Harcerza ulica Rejmonta 18. Uchwała, paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. No i tutaj w zasadzie no, nie będę co rozwijać. No, to jest jedyne wydarzenie takie kulturalne, które jak co roku. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że jedna powinna się uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie zadania powierzonego z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacji im. Rok 2013. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Praworza przeznacza kwotę w wysokości 42 500 zł
w ramach zadania powierzonego z zakresu budowy, organizacji i pracy remontowych ośrodkowej infrastruktury sportowej kreacyjnej na rok 2013 na zadaniach pod nazwą remont sali gimnastycznej, naprawa ścian, malowanie ścian, sygnowanie, malowanie parkietów z powierzchni specjalnych nr 4, ulica Zakątek 2 w Krakowie, paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z tym, że dostaliśmy na 2013 kwotę 45 000 zł do rozdysponowania na zadanie z zakresu właśnie budowa, modernizacja prac remontowych siedzibowych szkoły infrastruktury sportowej, czyli kwotę, która nie jest, można powiedzieć, za duża, nie jest to kwota, na którą mogliśmy budować nowe boisko stadionowe. W trakcie wizji lokalnej, jaką zrobiliśmy w zespole szkół numer 4, pojawiła się... Tylko przeszkolne. Tak, przeszkolne. W czasie wizji lokalnej pojawiła się właśnie problem, jeśli mogę, sali szkolnej, której ściany, zarówno stan ściany, jak i właśnie parkiet zwrócił uwagę. Poprosiliśmy o subwencję właśnie o cenę 45 000 zł. To zadanie powinno się zmieścić decyzją komisji publicznej, przeznaczyć właśnie te środki na to zadanie. Dziękuję bardzo. Mówimy cały czas o szkole, gdzie mieliśmy 31 liceum, które sobie poszło. A już teraz szkoła integracyjna. Jak już szkoła z ze specjalna sprawna stawa. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do głosowania. Jak Państwo dali za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie się na to głosowanie. 18 na to przyjęcie tę uchwałę. Kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie objęcia patronatem 12 międzyszkolnego konkursu pięknego słowa Ulkra, organizowanego przez Zespół Ogólnokształcący nr 51, a ja NSK 8. Paragraf pierwszy. Rada Dziewięćdziesiątki Powodza opiekuje swoim patronatem 12 międzyszkolny konkurs pięknego słowa Mój Kraków, organizowany przez Zespół Ogólnokształcący nr 51, a ja NSK 8. A poczekaj może. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. No tutaj w odpowiedzi na prośbę skierowaną do komisji tej szkoły objęcia patronatu komisja przychyliła się do objęcia patronatu na ten właśnie komisja. Dziękuję bardzo. Nic ze zgłoszeń. Ja co roku popieramy ten wniosek. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie przyjęto głosami. Uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie prac remontowych gimnazjum szkół podstawowych w szkole ramach bieżącego 2013. Paragraf 1. Rada 95 Powodża przyznaje Rada 95 Powodża za rok Powodża. Jak powinien przyznała kwotę Radzie 95 przyznała. To może być albo przyznacza, albo przyznaną kwotę przeznacza. Przyznaną kwotę przeznaczam na to. W wysokości 38 400 zł na realizację zadania
powierzonego z zakresu prace remontowej gimnazjum szkół podstawowych w przedszkolu na rok 2013 przeznaczy na zadanie mojego załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 na drugiej stronie. Punkt pierwszy, placówka szkoła podstawowa nr 36, ulica Mazowiecka 70. Izolacja przeciwwilgociowa na stopu drugiej wschodniej strony szkoły. Naprawa trunków elewacji, sensów, rur, spustowych oraz instalacji zewnętrznych 7800 zł. Punkt drugi, przedszkole nr 75, ulica Brugera 25. Kontynuacja remontu tarasu, remont chodników i dróg dojścia od strony ogrodu 55 000 zł. Punkt trzeci, przedszkole niepublicznej Iskierka, ulica Stawka 6. Kontynuacja remontu tarasów, murów i chodników przy przedszkolu 40 000 zł. Punkt czwarty, zespół szkół specjalnych nr 4, ulica Zakątek 2. Dostosowanie bramy dla dostępu wozów straży pożarnej 20 000 zł. Punkt piąty, zespół szkoła przy szkole nr 4, ulica Urzędnicza 65. Dostosowanie bramy i podjazdu od strony ulicy Zdrojów dla dostępu wozów straży pożarnej 20 000 zł. Punkt szósty, zespół szkół ogólnokształcących nr 51, aleja Kijowska 8. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej, wymiana drzwi wahadłowych do przewiązki części drzwi wewnętrznych z podlotami, wymiana drzwi wyjściowych na taras i zawieszenie tarasu, remont placu ze szkołą ze zniszczeniem powierzchni, wymiana instalacji elektrycznej, kontynuacja wymiany oświetlenia w salach, kwota 99 600 zł. Tutaj oczywiście zgodnie z przyjętym, jeśli chodzi o szczególne zadanie zgodnie z przyjętym harmonogramem mamy, znalazły się szkoły, do których musieliśmy dopasować kwoty konkretne, które dostaliśmy. I tak w przypadku pierwszych trzech placówek szkoła podstawowa nr 36, przedszkola nr 75 i przedszkola publicznistyka jest to realizacja zgodnie z planem, natomiast no, kwota, która okazała się tutaj większa w tym roku sprawiła, że przeznaczyliśmy też na takie doraźne potrzeby, jeśli chodzi o trzy kolejne placówki. Głównie widzicie Państwo w względzie bezpieczeństwa, czyli dostosowanie bramy do dostępu wozu straży pożarnej i kontynuacja remontu, jeśli chodzi o zespół szkół ogólnokształcących nr 51. Dziękuję bardzo. Gdybyśmy tylko tą treść jakoś tam uporządkowali, że tą kwotę w wysokości 384 400 przeznacza. Ale tam jest ale ja proponuję, żeby tak napisać. Na realizację zadań powierzonych z zakresu pracy remontów przedszkoli na rok 2013 ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Byłoby to bardziej zjawne. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Spróbuję. Stwierdzam, że przy 17 głosach na 1 wstrzymał się. Poprawka została przyjęta. Takie razie przechodzi do głosowania całości uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Projekt uchwały Komisji Praworządności w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Jest 12. Na rok 2012. Paragraf pierwszy, zmienia się zakres rzeczowy zadania wykonania materiałów profilaktycznych i pomocy edukacyjnej kwota 1500 zł przyjętego uchwałą nr 6 przez 61 przez 2011 Rady Dziennikarskiej Wieprowocza z dnia 21 czerwca 2011 roku
na zadanie współfinansowanie zakupu pomocy profilaktycznej w autochodzi, kwota 1500 zł, realizator Straż Miejska, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kwestia tu jest tylko właściwie zmiany nazewnictwa, ponieważ Straż Miejska nie mogła poprzedniego zadania zrealizować. Stąd zmiana bardzo kosmetyczna. Co to jest ten autochodzik? Nikt nie wie. To tylko jest Straż Miejska. Ale poprosili o takie zmiany. Ja rozumiem, że magazyny jest używa, skoro chodzi o to. Nie, tylko alkohol. Zaskarżony. Właśnie po alkoholu. Ale ustawa nie chodzi pierwszy. Nie widzę zgłoszeń. Ja mam tylko jedno pytanie. Proszę, nie można, bo te pieniądze nie przypadną przypadkowo, bo to wie pan, jak teraz jest. A co? Nie przypadkowo. Właśnie tak, to się obawiamy. Właśnie dla chyba tą projekty. No to dobrze. Bo się obawiamy. Możemy w takim razie przechodzić do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Nie wiem, że jedno głosie. Dwóch wstrzymujących. Tak. Bo nie wiem, co to jest autochodzi. Przepraszam. Stwierdzam, że przy 16 głosach za, powstrzymujących, uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 7. Dyżury. Przepraszam bardzo, jeszcze jest projekt uchwały roku radnej. Ale teraz jesteśmy w punkcie 7. Dyżury. 8, 15, 26, 29, 2014 roku. Punkt 8. Zakończenie i komentarz. Ja może odczytam w sprawie, bo jest zwrócone, w sprawie uchwały Grupy Rady, w sprawie utrzymania linii tramwajowej nr 8 na obecnej trasie oraz przesunięcia linii nr 24 do tak 19. Ponieważ przedstawiciel z ekipy tak, raczył nas poinformować, że zmiany mają wejść w życie 17, obawiając się, że termin posiedzenia, następna sesja Rady będzie okolica 17, że możemy nie zdążyć i nasze uwagi przekazać. I teraz pierwszy paragraf. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Krowodzia wnioskuje o pozostawienie linii tramwajowej nr 8 na dotychczasowej trasie z Pętli Berlowice-Nowe wraz z zachowaniem taboru niskopodłogowego. Paragraf drugi. Wnioskuje się o zmianę trasy linii tramwajowej nr 24, tak aby przystankiem końcowym była Pętla Cichy Kącik z trasą przez ulicę Piłsudskiego, Podwale, Dunajewskiego i Warszawą. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj podpisy 12 lat, jak są. Wystarczy. Nawet to aby był. Czy są jakieś zgłoszenia? Nie widzę zgłoszeń, tak na razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, tego projektu uchwały, proszę o podnieść rękę. Ale nie głosuję, więc to jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że przy 15 głosach za jednogłośnie uchwała została przyjęta. Tak? Bardzo proszę. Znaczy, ja mam taką serdeczną prośbę do Państwa radnych. Nie wiem, czy to by może w mojej gestii, żeby tak mówić, natomiast mam taką, jak mówię, właśnie prośbę, żebym w przypadku takich większych dyskusji, jak miała miejsce na przykład z panem od Zikitu, żeby jednak trzymać się zgłaszania wtedy, kiedy głos zostanie komuś udzielony, a nie przekrzykiwania się nawzajem, bo to raz, że świadczy o nas jako o Radzie, że my potrafimy
planować w odpowiedniej kolejności i jakoś tak zachować. To miało dla mnie było takie trochę dziwne i wiem, że mamy bardzo łagodnego, rzadko dyskutującego radnego przewodniczącego, natomiast... Szanowni Państwo, miałbym prośbę o zaktualizowanie składów komisji na stronie internetowej. Bardzo proszę, do pana przewodniczącego, czy coś więcej wiadomo niż podają nam prasa odnośnie ulicy Urzędniczej. To znaczy, bo tam niedokończona sprawa jest, no, protesty. Bo ja nie wiem, na przykład, nie czy państwo wiecie, jak, czy pan przewodniczący. Nie wiem, więc wystąpiliśmy o przedstawienie Radzie tej umowy porozumienia, które zostało zawarte w 2007 rok, które w wyniku wielu spotkań wielostronnych, czyli dewelopera jednego, drugiego, spółdzielni mieszkaniowej, a także Rady Dzielnicy, odbywały się właśnie w celu jednak stworzenia tej drogi, bo wtedy, już prawie 5 lat temu, istniała realna groźba, że ona w ogóle nie powstanie. Zresztą powstanie ten budynek, zresztą najpiękniejszy drogi, który stoi w tamtym miejscu, miał stać bezpośrednio na tej drodze. W wyniku tych rozmów udało się doprowadzić do takiego wręcz jakby zatwierdzenia projektu, który obecnie jest realizowany i tego porozumienia myśmy nie otrzymali. Dostaliśmy taki, jakby można powiedzieć, wyciąg, na którym jest zapisane, że deweloper miał za obowiązek wykonać podbudowę pod tą drogę. Jak wiemy, wykonał więcej, to znaczy już warstwę ścieraną, co prawda nie jest ona asfaltowa, tylko z kostki, ale no, jest to standard, który może być. Zważywszy, że jest jakby czymś dodatkowym. Natomiast nie wiadomo, co jest, jeśli chodzi o wykonawstwo całej reszty, czyli chodnika wzdłuż tej ulicy, który powinien posiadać szerokość 2,5 metra, zjazd w prawo ulicy Drogów, który obsługiwałby zarówno te bloki, jak i wjazd do szkoły, o której tutaj podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą rozszerzenia właśnie bramy wjazdowej dla dworu Straży Pożarnej. No i cała reszta, jeśli chodzi o ulicę urzędniczą, jakby tej części w jakimś tam stopniu istniejącą, czyli wzdłuż szkoły, wzdłuż akademika. Tam też jest potrzebne rozszerzenie chodnika, uporządkowanie, kwestie parkowania, tam były zaprojektowane miejsca parkingowe, taka przy się nazywa do nawracania taka zatoka i także oświetlenie uliczne. Jednak nie dostaliśmy tej umowy, o co będziemy się zwracać w trybie dostępu do informacji publicznej w takim razie, skoro nie możemy tego dostać w normalnym trybie jako jedni z inwestorów tej drogi, ponieważ nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale Rada Dzielnicy ponad 30 tysięcy złotych przeznaczyła na tam kwestie związane z podziałami działek, jakieś tam geodezyjne działania. Także tutaj jest to co najmniej dziwne, że jesteśmy traktowani jako petent, jeżeli jesteśmy inwestorami, współinwestorami. I jak Państwo widzą, tam sytuacja drogowa jest bardzo trudna, ponieważ zastawiony jest ten przejazd, czy ta ulica jakby nie funkcjonuje ze względu na to, że nie ma tam gotowej instalacji świetlnej tego czwartego ramienia, to znaczy nie ma tam tych sygnalizatorów, które sterowałyby ruchem.
Dzisiaj chyba nawet on tam był jakoś wykonywany, bo widziałem na chłopakach przy pracy. I moje interwencje w Straży Miejskiej co do egzekwowania udrażniania tego chodnika, który tam, no i w jaki stan jest, tak jest, czyli bardzo źle, ale jednak jest chodnikiem i tamtędy te dzieci z rodzicami mogły wychodzić, gdyby nie to, że często w całości są zostawiane przez samochody, a Straż Miejska, co podobno mamy jedną z najlepszych na świecie, to zastanawia się, czy może, czy nie może tam interweniować w tej sprawie. Jeszcze nie mamy wiążących na ten temat, mimo że działki już są gminne, co można zauważyć na BIP-ie. W serwisach mapowych jest to już zaznaczone jako teren gminny, bo przedtem była to droga tymczasowa dla budowy tych bloków. To jest droga tymczasowa do budowy. I ona, no wiadomo, że prokuratorki mają bardzo długie przepraszam. Tak, tak obecnie ta sprawa wygląda. Czyli na razie sprawa jest jeszcze niewierzona. Nie wierzę. Nie wierzę. Przepraszam, ja to proszę, czy te dwie drogi równoległe, bo teraz są dwie, środkiem idzie chodnik, płyty z jednej strony, a one będą jakoś połączone, czy tam nie, nie, ma być tylko ta droga z kosztów. Bo tamta jest de facto, tam ma być chodnik. Tam ma być chodnik. Ma być tylko 2,5-metrowy chodnik przy ulicy, natomiast te wrocony mają być zmodyfikowane i przywrócone trawnik. A to wygląda jak autostrada. Mam cztery pasy z jednej, cztery z drugiej. No i dosyć coś jest. Jeśli chodzi o Mamusię Królewską, bo już poszły informacje w świat, że już wszystko jest przegłosowane. Tak media dezinformują niestety. Niestety nie jest to prawdą, ponieważ dopiero jest czytanie pierwsze było, jeszcze można zgłaszać poprawki, także jeszcze chwila cierpliwości. Mam nadzieję, że pójdzie to tak samo dobrze jak przy tych pierwszych dwóch częściach, które były głosowane na ostatniej sesji. Nawet mam nadzieję, że to właśnie w tym kierunku zmierzy. Bardzo proszę. Jeżeli można w tym temacie, ja miałem okazję być tutaj na delegacji. I chodzi o ulicę Pracowicą 24. Tam są dwie działki prywatne, między innymi Państwa znanych mieszkańców Koników i mają prawomocną decyzję budżetki, o którą starali się przez 4 lata i są na dobrej drodze, powiem szczerze, żeby dostać pozwolenie na budowę. Ja sądziłem, że został uchwalony ten plan, to co Pan Przewodniczący mówił. Okazuje się, że pierwsze czytanie było 10.10. Ja dzisiaj pozwoliłem sobie zadzwonić do Wydziału Planowania Przestrzennego i w najbliższą środę będzie drugie czytanie i być może uchwalenie od razu. Także jeżeli to zostanie uchwalone jutro, to najprawdopodobniej w przeciągu 1,5 miesiąca plan może obowiązywać, pod warunkiem wszakże, że Pan Wojewoda spisze się na medali, szybko opublikują biuletynie wojewody. Bo jeżeli to nie zostanie uchwalone, no to nie wiadomo, jak będzie z tym pozwoleniem, bo oni już w zasadzie są na finiszu. I to jest dział, to są dwie działki o powierzchni 21 arów. Dojazd mają bez problemu do ulicy Racławickiej, natomiast budynek jest planowany na 20 mieszkań, z tym, że nie jest planowany garaż podziemny. 8 garaży jest na poziomie zerowym, natomiast 10 miejsc postojowych jest na zewnątrz. No i na ulicy, nie na zewnątrz. To jest dość duża działka, bo tam zabudowy nie jest tak dużo. Budynek jest czterokondygnacyjny planowany i niestety to tak wygląda, ale jeżeli zostanie uchwalony plan, to wszystkie dotychczasowe wózki biorą przed tą wózkę. Tyle. Dlaczego przeprowadzę? Ale oby tak było. Jeśli chodzi o tą komisję ucinkową, to musimy być przeciwni wycinaniu tam drzew. Tak, tak. Tam w zasadzie tylko dwie jodły dziesięcioletnie są do usunięcia i okazało się, że jest bardzo dużo bluszczu powyżej 10-20 cm, za który też będą musieli ewentualnie zapłacić to dość dużo, bo jakieś 1/3 działki jest porośnięta tym bluszczem, który wtedy nie został uwzględniony.
Natomiast pozostałe drzewa, typu lot, wierzba, wiąz, mają pozostać nieruszone. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. A teraz ja przeczytam jeszcze, które otrzymaliśmy z Wydziału Skarbu na Centrum. 22, Rad 55, minister 74, zarządu. Dotyczący wniosku o przejęcie na rzecz Gminy Miejskich Rad Terenu Wojskowych w rejonie 420 Głowackiej Różyczewskiego Jarnej Wnioskiej z przeznaczeniem na zieleń publiczną Wydział Skarbu Miasta Olsztyn informuje. W odpowiedzi na zapytanie tutejszego wydziału przedmiotowej sekcji rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie ósmym numer i tak dalej z 25 września poinformował, że nie jest możliwe wygaszenie uchwały do zarządu dla zainteresowanego terenu, a następnie przekazanie go na rzecz Gminy Miejskich Rad. W uzasadnieniu swojego wniosek, stanowiska, rejonowy zarząd infrastruktury podniósł, iż teren składający się z działek numer 1 przez 1 o powierzchni 6,5 hektara z układem obręb 46 krowodza oraz działki o powierzchni 20 hektarów, 60 obręb 3 krowodza jest niezbędny do realizacji zadań resortu obrony narodowej. Ponadto na kompleksie wojskowym objętym wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków są rozlokowane liczne jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, które korzystają z infrastruktury szkoleniowej niezbędnej do realizacji szkolenia mającego na celu m.in. przygotowanie wojska do udziału w misjach zagranicznych. Jednocześnie poinformowano, iż wyżej wymienione nieruchomości wchodzą w skład kompleksu wojskowego stanowiącego teren zamknięty ze względu na bezpieczeństwo i obronność państwa w myśl przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Należy dodać, iż wraz z pismem Wydziału Skarbu Miasta z dnia 28 sierpnia przekazano do rejonowego zarządu infrastruktury kopię korespondencji mieszkańców Krakowa skierowanej do ministra obrony narodowej oraz prezydenta miasta Krakowa, jak również uchwałę numer 74 zarządu dziennikarza Krakowa przedmiotowej skargi. Niezależnie od powyższego uchwały informujemy, iż prezydent miasta Krakowa zwróci się z prośbą o rozważenie możliwości przekazania wyżej wymienionych terenów wojskowych do ministra obrony narodowej, któremu podlega rejonowy zarząd infrastruktury w Krakowie. No, sprawa jest troszeczkę, można powiedzieć, z jednej strony bulwersująca z tego względu, że skądinąd dochodzą słuchy, że jednak ten interes obrony narodowej w tym zakresie nie jest wcale aż taki ważny, jak sobie mógłby to wynikać z tego pisma. Mamy informacje z sąsiedniej naszej dzielnicy, jeśli chodzi o teren wojskowy portu przy ulicy Rydla. Też piękny teren zielony, z wieloletnimi drzewami. Okazuje się, że tam zostało przez Agencję Linii Wojskowego wystąpiono z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy na 4 budynki i... Bardziej, że inne były zobowiązania wojskowe. No właśnie, bo... To są mieszkańcy, ja słyszałem, że rozmawiamy na ten temat wczoraj. Ale też mamy też w pamięci tą akcję, kiedy walczyliśmy o komisariat policji dla trzech dzielnic, 5., 6. i 7. I właśnie to była jedna z lokalizacji. Wtedy ówczesny minister obrony narodowej, pan Lich, też przeciął te nasze dążenia, aby tam powstał komisariat. Właśnie podobnymi względami, obronność państwa i tak dalej. Teraz się okazuje, że to się wszystko zmienia. 6. dzielnica podjęła taką inicjatywę zbierania podpisów pod petycją przekazania tych terenów. Ja bym proponował, żeby dzielnica 5. również tego rodzaju petycje i podpisy pod taką petycją zaczęła zbierać, ponieważ no, sprawa jest jeszcze w przypadku tego naszego terenu powojskowego jest bardziej taka jednoznaczna, ponieważ przed wojną to był teren ogrodów, który został na cele obronności przeznaczony
no taka była potrzeba. No. Natomiast jeżeli te cele obronności przestaną być obecne, no to powinno to wrócić. Taka jest, takie się samo narzuca rozwiązanie. Tak, tylko jeśli można. Jeśli tam trudno się porównywać z tą 96, dlatego te obiekty tam w rejonie Rydla to jednostki kwatermistrzowskie, infrastruktura gospodarcze po prostu. Baza gospodarcza, ta, której wojsko jest po prostu niepotrzebne. Natomiast tu to będzie walka z koniem, póki no, wojsko nie zmieni stanowiska, no bo jednak jest to jednostka bojowa, prawda, elitarna jednostka bojowa. I w związku z tym no, w tej chwili ma, ministerstwo ma argumenty, no, że to jednostka bojowa trzeba to uznać dla szkolenia. No a pod tym wszystkim chodzi o pieniądze, prawda, no bo gdyby, to sprzedali, to byłyby wielkie miliony, prawda, tak na raz. Chcą, żeby to przekazać dla miasta. No to jest tak w kontekście. Szczególnie się mówiło, że ta jednostka ma wyjska. No właśnie, no, to był taki prawo cel wiele lat temu. To ona została. Nie, bo na zachodzie wszystkie są poza tego i w związku z tym... Przepraszam bardzo, nie zupełnie, ponieważ w związku z tym, że Kraków jest wpisany na listę UNESCO, jest w związku z tym zobowiązanie, że na terenie miasta, gdzie jest wpisane na listę UNESCO, jednostki wojskowe mają być poza obrębem miasta. Tak, ale to wiele lat obowiązuje, to co pan mówi. I tak, ale to w końcu należy do tego dążyć. To jest powoływać się. No powoływać, oczywiście, że tak. Tak, no ale też powinna działać z automatu taka zasada, że jeżeli przestaje być jakiś teren potrzebny na cele obronności państwa, no to powinien wrócić do gminy, która w jakimś tam stopniu miała możliwości, czy strzały, czy niewybuchy i różne problemy. Także powinna to, no, kto ma na tym zarabiać. No, oczywiście. Wojskowa, która tam była, to ona była tworzona w momencie, kiedy to było na zupełnych obrzeżach Krakowa. A nie teraz, że... Panowie wiedzą, że zmieni się minister, Klifoczek jest następny minister, zakrywa powstały wojska specjalne, pożary są wyremontowane, a ten minister się przymierza, żeby wojska specjalne zlikwidować. A miliony forsów, to ten minister nie odpowiada. Gdzie są te wojska specjalne? No u nas są Krakowie. Ale gdzie? Tam gdzie mi można leczyć. Liczbą szkoły specjalności. Czyli co, tam Rząska, tak? Nie. Tam gdzie, jak się nazywa cholera tam? Za osędem niskim. Stacjonują tam. Tylko, że tutaj wchodzi setki milionów, jak 26 hektarów. To są olbrzymie pieniądze, są potężne, to są olbrzymie pieniądze. No ale to jest spryża. Proszę tu zatrzymać, bo to mówię bardzo. Nie widzę. Tak? Nie. W takim razie zamykam 25. sesję Rady Miejskiej.